Cześć, jak masz na imię? Hej, mam na imię Agnieszka. Miło Cię poznać, ja mam na imię Łukasz. Mam do Ciebie takie pytanie. Czym dla Ciebie jest Ewangelia, tak osobiście? To według mnie prawda. To, że wierzę w to, że Jezus zmartwychwstał i jest moim Panem i Zbawicielem. Zbawicielem, to jest takie dość ważne słowo. Jakbyś mogła rozwinąć, co to znaczy, że Chrystus jest dla Ciebie Zbawicielem? To, że powierzam się Mu swoje sprawy. Wierzę w to, że po prostu On się mną opiekuje. A wierzysz w to, że przez to właśnie, że Bóg, czyli Chrystus, zeszedł na ziemię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to nas zbawił, nie? Znaczy, nie, że nas zbawił, ale jest taka możliwość, że możemy być zbawieni przez Jego śmierć. Mam takie pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać zbawionym, czyli tak krótko mówiąc, dostać się do nieba? Generalnie trzeba po prostu wierzyć w Boga, tak? Wierzyć w Jego miłosierdzie i zawierzyć się Mu. Tak naprawdę to jest jego po prostu gestia. On nas wszystkich kocha, więc po prostu musimy przyjąć tą miłość. A jakbyś tak pokrótce powiedziała, co dla Ciebie jest wiara w Chrystusa? Czym jest wiara dla mnie? Wiara to nie jest wiedza, tak? Więc wiara w Chrystusa, no wiara w Niego, wiara też w Kościół, bo teraz jest obecnie taki trend, że nie wiem, dużo ludzi wierzy, znaczy bardziej właśnie uważa, że nie wiem, Bóg jest tak, a Kościół nie. Więc też jakby wiara w obietnicę, że Kościół też jest święty, że Kościół to ludzie, że my go tworzymy, że po prostu musimy się jakby starać żyć jak najlepiej, troszczyć się o Kościół, o nas po prostu, o społeczeństwo. Tym jest dla mnie wiara. Czyli jakby wiara dla Ciebie jest tym, żeby oddać się Chrystusowi, uwierzyć z Niego i każdego dnia iść za Nim, tak? No, też tak można powiedzieć. Też tak można powiedzieć. Ja Ci dziękuję bardzo.